Wyszła nowa aktualizacja do Wiedźmina. Wprowadzono zmiany w ray tracingu, które zwiększają naszą liczbę klatek na sekundę. Na papierze, bo właściwie to nic nie zmieniają. Gościu, co mówi, że ma miecze pierwszego sortu, został już przywrócony i to akurat dobra zmiana. I wprowadzono też małe zmiany do nowo dodanego sekretu. A to wszystko sobie dzisiaj omówimy. Na końcu też przygotowałem kilka rozwiązań do najpopularniejszych pojawiających się błędów, bo niestety wydaje się, że ten patch ma ich więcej niż te, które łata. What the f*** is this piece of shit? To niestety jest reakcja większości użytkowników na nowego patcha. A co w nim? Zaczniemy sobie myślę od najmniej istotnych zmian w kilku opcjach graficznych. Naprawiono błąd, w wyniku którego opcja odbicia w przestrzeni ekranów nie działała na PC-ty, mimo że była ona włączona. Gracze, którzy wcześniej ustawili poziom SSR na wysoki, mogli teraz zauważyć różnicę wydajności. Tak napisali Redzi, bo różnicy wydajności raczej nie zobaczysz. Przynajmniej ja osobiście nie zobaczyłem. Ale jeżeli chodzi o aspekt wizualny, to faktycznie kiedy mamy SSR na ustawieniach wysokich, wygląda to delikatnie lepiej. Dodano nowy tryb wydajności globalnego oświetlenia z ray tracingiem, którego mogą skorzystać gracze posiadający kompatybilny sprzęt. Zwiększą liczbę klatek na sekundę. To zdanie jest niestety tak samo poprawne jak ich poprzedni podpunkt, który napisali, bo oprócz lekkiej zmiany wyglądu, chociaż sami możecie napisać, czy widzicie jakąś różnicę, nie zmienia to absolutnie nic. A na pewno nie zwiększa liczby klatek na sekundę. To właściwie tyle z aspektu graficznego. Jeżeli chodzi o optymalizację, zmieniono dużo, ale niestety na gorsze. Wiele graczy miało problem z dużym użyciem procesora i był to problem, który nie tylko dotykał mnie. Niestety, żeby pograć teraz w Wiedźminę na normalnych FPS-ach, potrzebujesz procesora z najwyższej półki. I prawdopodobnie nigdy się już to nie zmieni. Rada z Twittera dla widza. Po prostu kup procesor 13900K, 4090 i będziesz mógł grać w Wiedźminka. Prosta tutaj piła. Zmiany też nastąpiły na konsoli i to teraz o niej sobie porozmawiamy. Jeżeli chodzi o konsolę, to w poprzedniej aktualizacji mogłeś robić sporą ilość zapisów, ale przez to gra nieraz się bugowała. Teraz takiego problemu już nie będziesz miał, bo nie będziesz też mógł robić dużej ilości zapisów. XD. Maksymalnie, o ile się nie mylę, będzie to 8 zapisów. I elegancja. Po co komu duża ilość zapisów? A jeszcze będzie wczytywać i dobrze się bawić. Na konsolach zoptymalizowano też ustawienia ray tracingu i to jest akurat prawda. Generalnie zoptymalizowano lokalizacje takie jak Novigrad, gdzie FPS-y na konsolkach potrafiły spadać do 20 kilku FPS-ów. Teraz już takiego problemu nie powinno być, bo faktycznie gra działa na tych płynnych 30 FPS-ach z odpalonym ray tracingiem. Oczywiście grając na ustawieniach wydajności, gra wyciąga płynne 60 FPS-ów. Nie tyczy się to też wszystkich użytkowników, ale faktycznie większość z nich pozytywnie odczuła zmiany. Jeżeli chodzi o zadania, to w misji przygotowania do bitwy nie mogłeś wejść w interakcję z Avalachem, kiedy za zadanie miałeś poinformować Avalacha, że wszystko zostało przygotowane. Ktoś musiał czekać cały miesiąc, bo nie mógł iść wątkiem głównym dalej. Teraz nie trzeba się już tym zamartwiać, bo dostaliśmy inne błędy do zamartwiania się. Ja szczerze mówiąc przechodziłem tą misję chyba 3 razy w ciągu tego tygodnia, bo nagrywałem jakieś misje i ciekawostki i na szczęście nie miałem tego problemu ani razu, także chyba na komputerach nie był to jakiś bardzo popularny błąd. Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie się gry podczas przejścia z rozmowy z krwawym baronem do historii Ciri w misji Sprawy Rodzinne. Naprawiono błąd w misji Królewski Gambit, gdzie nie mogłeś się bić w turnieju przez to, że Redzi walnęli ci tutaj niewidzialną ścianę, elegancko. Naprawiono błąd z niszczeniem gniazd w misji Awantura o wino, a w misji Niebezpieczna Gra, zbroja w pokoju Cezara, będzie teraz mogła być zbroją z serialu, jak odpalimy sobie alternatywny wygląd. Bardzo istotna zmiana to jest. Jak przejmujemy teraz kontrolę za pomocą akcji nad przeciwnikiem, przez umiejętność marionetka zadaje on teraz większe obrażenia. Nie wiem jak to było wcześniej, ale aktualnie przeciwnik zadaje aż o 60% więcej obrażeń niż swoje podstawowe na trzecim poziomie ulepszenia, kiedy walczy po stronie Geralda. Mutacja przypływ adrenaliny sprawia, że adrenalina nam teraz przypływa. Nie mam zielonego pojęcia co robiła wcześniej, ale musiało być zabawnie. I wprowadzono drobne zmiany w zadaniach i przerywnikach filmowych.
I to jest bardzo istotne, bo chociaż wprost nie zostało nam napisane, że jakieś dialogi zostały przywrócone do gry, to jest to całkiem możliwe. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku omawiającym, co do tego patcha potencjalnie mogłoby trafić, Redzi skupili się raczej na ustawieniach graficznych i na optymalizacji, która no niestety wyszła im jak wyszła. Pewnie jutro czy pojutrze nagram taki pełny materiał z porównaniem FPS-ów do poprzedniej wersji Wiedźmina, bo niestety, ale bardzo dużo użytkowników pisze, że aktualizacja jeszcze bardziej pogłębiła ich problem z płynnością gry, a przecież za zadanie miało te problemy naprawić. Do gry został również przywrócony płatnerz, który mówi, że ma miecze pierwszego sortu i nie miał mieczy. Był to pewnego rodzaju mem, który został zabity wraz z nową aktualizacją Next Gen. Tak samo jak klucz do pokoju Yennefer. I w aktualizacji do Next Gena, zamiast miecze pierwszego sortu, mówił coś takiego. Zapraszam, zapraszam! Teraz zostało już to zmienione i co ciekawe, mówi, że ma miecze pierwszego sortu. Miecze pierwszego sortu! I kiedy zajrzymy do jego ekwipunku, to faktycznie ma on miecze. I to jeszcze jakieś wiedźmińskie. Nie wiem właściwie co to za miecze, ale ta rękojeść i ta końcówka w ogóle tego miecza coś mi przypominałem, jakbym już to gdzieś kiedyś widział, ale nie wiem gdzie w sumie. Co ciekawe, kiedy wykupimy od niego te wszystkie miecze, które ma, przestanie on mówić, że ma miecze pierwszego sortu. I zmieni on swoje powiedzonko na zapraszam, zapraszam. Myślę, że to naprawdę fajne rozwiązanie i fajnie tutaj zostało to zmemowane. Co prawda mem tutaj nadal został zabity, ale prawdą jest, że w bardzo sprytny sposób. Tak jak Redzi napisali, wprowadzono zmiany w zadaniach i przerywnikach filmowych. I choć jeżeli chodzi o przywrócone dialogi, to na tą chwilę tylko tyle udało mi się znaleźć, to jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą zauważyłem. I jest ona trochę powiązana z nowym sekretem. Ale może wpierw o sekrecie. Nie byłbym sobą, gdybym pierwsze co nie zrobił, to nie pobiegł oczywiście pod opuszczony bastion, tam zrujnowany bastion i nie spróbował czegoś tam porobić. Nie będę tutaj opowiadał o tym, co próbowałem, a co nie. Pewnie napiszę to wszystko w komentarzu pod tym filmem z sekretem, ale pokrótce znak wydaje się taki sam. Ciało przed bastionem również bez zmian. Niestety, tak samo jak i bastion. Ale za to w leży ukrytego dostaliśmy już pewną zmianę. Kiedy w aktualizacji 4.0 udałem się do jaskini ukrytego, droga była pusta. Patrzył 4.0.1 na mojej drodze. Stanął już jakiś wampir. Mamy towarzystwo. W takim razie wymieńmy się grzecznościami. I można było usłyszeć wypowiedź Regisa, którą wcześniej nie słyszałem. Czy jest to jakaś randomowo wprowadzona zmiana, czy może jakaś podpowiedź i nawiązanie od Redów? Co do tego sekretu, tego jeszcze nie wiem. Ale fakt, że w ogóle ta zmiana została wprowadzona w leży ukrytego, gdzie mamy dokładnie ten sam znak co w tym bastionie, no nie wiem. No może być to przypadek i możliwe, że jesteśmy trollowani, ale tak czy siak na pewno coś fajnego. I jeżeli chodzi o nowości, to by było tyle, co zaprezentował nam patch 4.0.1. Może nie oczekiwałem w tej aktualizacji jakichś cudów, typu nowe morskie potwory, Manticore, czy potwory rzeczne do Nowigradu, ale szczerze mówiąc nie rozumiem, jak po miesiącu prac CD Projekt Red mogło zrobić tak mało. Zapewne jest to wina tego, że przy tej aktualizacji pracowała zapewne naprawdę mała ekipa, typu 3 osoby. Jest to trochę smutne, aczkolwiek Wiedźmin 4 się zbliża, Wiedźmin 1 remake się zbliża i w pewnym sensie i tak dodali coś naprawdę ciekawego do gry po tylu latach. Rozumiem, że nie mogą się teraz skupiać na Wiedźminie 3. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, prawdopodobnie dostaniemy patch, kilka hotfixów i będzie to koniec z drugiego życia Wiedźmina 3. Ale i tak jest trochę jak z piłką nożną i reprezentacją Polski. Niby człowiek wiedział, ale i tak się łudził. Jest jeszcze kwestia modów. W poprzednim odcinku zastanawiałem się, czy przez tę nową aktualizację nie zepsują nam się one. I czy nie będzie trzeba czekać na aktualizację tych modów. I wygląda na to, że nie. Przynajmniej u mnie wszystkie mody działają tak jak powinny. I generalnie ta aktualizacja wprowadza tak mało, że raczej w sumie nie musimy się o to martwić. Na końcu odnośnie błędu, który pojawia się bardzo często na forach i Twitterach. Odnośnie braku w ogóle możliwości odpalenia gry. Po patchu 4.0.1. Taki błąd niestety, ale występuje. W większości wystarczy po prostu, jeżeli grę mamy na Steamie,
to kliknąć prawy przycisk myszy na grę, kliknąć właściwości, potem pliki lokalne i sprawdzić spójność plików. Tak samo zresztą, jeżeli będziemy mieli jakikolwiek inny błąd. Często po prostu coś źle się tam pobiera. I jak sprawdzimy spójność gry, to nie będziemy musieli pobierać gry od nowa. Uwaga natomiast na mody, bo mogą się zepsuć, kiedy to zrobimy. Także warto sobie na pewno zapisać kopię tych modów. Jeżeli to nie podziała, to po prostu wejdźcie prawym na grę, właściwości, w opcji przeglądaj znajdźcie w swoim folderze .exe i odpalcie któryś z Wiedźminów albo Red Launcher po prostu jako administrator. Tylko kraka tak nie odpalajcie, bo to jest GG. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak i jesteście tu nowi, to możecie zostawić suba albo wesprzeć mój kanał. Wpadajcie też na mojego Twitcha, bo w przyszłości tam będą streamy. A my widzimy się w następnym. Ale mam gardło strasznie zdarte. A i widzowie, sorry za mój głos, ale jest 8:30, a ja spałem niestety ze 2 godziny czy coś. Także mógł być w tym odcinku dość charakterystyczny.